Jest pan absolwentem liceum ogólnokształcącego w Lubaczowie oraz lekarzem pediatrą i byłym dyrektorem oddziału dziecięcego lubaczowskiego szpitala. Wiele informacji o panu znalazłyśmy w Muzeum Kresów oraz w internecie. Należy pan do Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. W rocznikach naszego miasta znajduje się wiele artykułów pana autorstwa. A co najciekawsze, posiada pan ogromną kolekcję kart pocztowych Lubaczowa. Czego o panu jeszcze nie wiemy? W latach 70. pełniłem przez pewien czas obowiązki zastępcy dyrektora, ale główną moją funkcją było kierowanie oddziałem dziecięcym. Ten obowiązek jako koordynator pełniłem przez prawie 40 lat. Patrząc z perspektywy swego życia, aż dziwne może się wydawać w dzisiejszych czasach masowej migracji ludności, 80 lat spędzonych w jednym miasteczku. Skończyłem 80 lat. W jednym miasteczku. Rodziłem się wprawdzie w Lwowie, ale od wczesnego dzieciństwa mieszkam w Lubaczowie i dane mi było obserwować to miejsce i zmiany tu zachodzące z odpowiedniej perspektywy czasowej. Ale wróćmy do mojej pracy, bo praca w życiu człowieka to rzecz bardzo ważna. Rozpocząłem ją po studiach, jak wspominaliście, w Akademii Medycznej w Krakowie w 1960 roku, w naszym szpitalu. Trudno wam, młodemu pokoleniu, wyobrazić sobie, jak wyglądał szpital ówczesny i jak bardzo odbiegał od tego, co widzimy obecnie. Szpital powstał w 1896 roku. To jest tutaj na tym. I obliczony był na 40 łóżek. Zadanie swoje spełniał jak na ówczesne czasy dobrze. Obecnie szpital liczy łóżek ponad 200. Różni się jednak, jak powiedziałem, kolosalnie od obecnego. Nie będę tu wspominał o czasach najdawniejszych. Obecnie w opracowaniu mam historię szpitala w Lubaczowie od 1896 do 2004. Oraz biografię lekarzy lubaczowskich, gdzie te sprawy są poruszane. Kiedy przyjąłem pracę w 1960 roku, wszystko w szpitalu wyglądało prościej i skromniej. Pracę utrudniała bardzo skąpa obsada kadrowa. Na przykład na oddziale dziecięcym 23-łóżkowym, który powstał w 1956 roku, zatrudniony był tylko jeden lekarz, ordynator, aż do 1962 roku. W ogóle był to jeden, to znaczy ja byłem jedynym pediatrą na cały powiat, liczący wówczas powyżej 60 tysięcy ludzi. Problemem, który utrudniał diagnozowanie i leczenie w tamtych czasach, było między innymi było bardzo słabo wyposażone laboratorium. Nie wiadomo, czy można by właściwie przyjąć tą nazwę dla stołu i kilku szafek z czynnikami w małym pomieszczeniu pod schodami prowadzącymi z holu na piętro. Obsługiwane było przez jedną laborantkę. Działał w szpitalu tylko jeden stary aparat rentgenowski i jeden prymitywny aparat EKG. Nie śniło nam się wówczas o skomputeryzowanych prześwietleniach RTG, o USG, o tomografii komputerowym i innej nowoczesnej aparaturze diagnostyczno-leczniczej. Najbardziej to chyba widoczne jest, gdy się porówna oddziały ówczesne i obecne noworodków, gdzie w tamtych czasach rolę inkubatora pełnił termofor z ciepłą wodą i rurka z tlenem, a obecnie wyposażenie stanowi najnowocześniejsza aparatura. Lekarz wówczas w dużym stopniu zdany był na słuchawkę, badanie fizykalne chorego, własne doświadczenie, znajomość środowiska i panujących chorób. Dzięki szczepieniom, antybiotykom i ogólnemu postępowi medycyny szereg chorób
które ja jeszcze obserwowałem i leczyłem, zostało obecnie wyeliminowane. Stopniowo wyposażenie w sprzęt i leki oraz warunki lokalowe i kadrowe poprawiały się i na bazie naszego szpitala specjalizację pediatryczną pod moim kierownictwem w latach 70-90 uzyskało 12 pediatrów. W 2004 roku po adaptacji starego szpitala, a właściwie budowie całkiem nowego obiektu, znaleźliśmy się w XXI wieku. Szpital należy do najnowocześniejszych w naszym rejonie. Moja funkcja koordynatora skończyła się w 2000 roku, chwilą przejścia na emeryturę. Nadal jednak pracuję jako lekarz w niepełnym wymiarze godzin. Wiele rzeczy się od tamtego czasu zmieniło. Szpital, a także nasze miasto Lubaczów. Kolekcjonuje pan pocztówki, a to naprawdę bardzo nietypowe hobby, bo osobiście nigdy nie spotkałam się z kimś, kto kolekcjonowałby karty pocztowe. Od czego zaczęła się ta pasja? Skąd wzięła się pierwsza pocztówka? Wszystko opowiem wam, bo to są bardzo ciekawe rzeczy. Tym, że jeśli chodzi o kolekcjonowanie pocztówek, jest coraz bardziej modne, że tak powiem. Wchodzi w miejsce i wypiera filatelistykę i branie numizmatykę, ale jeśli chodzi o początek działania w tym zwierzęcie, to zacznijmy od początku tej pocztówki, od 1865 roku, kiedy pocztmistrz ze Słupska obecnego, pan Henryk Stefan, zaproponował nowy rodzaj korespondencji. To znaczy, miało być to odkryte i jawne, miało ułatwiać przesyłanie wiadomości bez konieczności zaklejania kopert i stosowania. No w pierwszej chwili to było w Prusach i rząd pruski nie dopuścił do tego. Akcja przeniosła się do Austrii, do monarchii austro-węgierskiej i tam pan Herman po kilku latach, to znaczy w 1869 roku uzyskał zgodę na prowadzenie korespondencji właśnie w formie pocztówki, odkrytki. Nazwa była różna dla tej formy korespondencji. Proponowano korespondentka, widokówka, pisanka, odkrytka, listkówka. W 1900 roku w Polsce, na terenie Galicji, redakcja Słownika Języka Polskiego ogłosiła konkurs na nazwę tego wynalazku. No i okazuje się, że zwycięzcą tego konkursu okazał się pan Henryk Sienkiewicz. Pan Henryk Sienkiewicz, nasz noblista, zaproponował nazwę pocztówka, która została ogólnie akceptowana, używana do dnia dzisiejszego. No, kiedy pocztówki stały się popularne w Polsce, w Polsce nie można powiedzieć, ponieważ była to Galicja, zabór austriacki. Pierwsze pocztówki okazały się w 1872 roku. W 92 roku we Lwowie i w Krakowie, głównych miastach galicyjskich. Wydawano je w celach reklamowych, wydawano po rozmaitych wydarzeniach ważnych, dziejowych, po klęskach,
pożarach kościołów, jako obiekt, jako, no, powiedzmy, rzecz, która miała przynosić dochód, używany następnie na likwidację tej szkody, odbudowę, na cele dobroczynne. W Polsce, w Lubaczowie, pierwsze pocztówki okazały się przed 1900 rokiem. 899-900. Bardzo często to, co ja obserwowałem, moje pocztówki pochodziły z dosyć ciekawych źródeł, mianowicie sprowadzane z Austrii, z Bratysławy, z Wiednia, z Pragi, Budapesztu. Dlaczego tam się znalazły pocztówki z pozdrowienia z Lubaczowa, z widokiem Lubaczowa? Otóż były to czasy przed I wojną światową, 1914-15, kiedy w Lubaczowie stacjonowały mocne garnizony wojsk monarchii austro-węgierskiej. No i młodzi żołnierze pisali do swoich rodzin, a właśnie na pocztówkach, które popierano, była ta forma korespondencji, wygląda na to, że cenzura prowadzona przez władze wojskowe była ułatwiona, wgląd był zupełnie dowolny do korespondencji. I trafiały do na przykład Pragi. W latach 90., kiedy ja zacząłem zbierać pocztówki, byli ludzie, którzy jechali do Pragi, do Bratysławy i przywozili stamtąd te okazy. Na targu w Rzeszowie, w Lubaczowie, w rozmaitych antykwariatach pokazały się nasze znajome nam obrazy miasta, okolic, i stąd mogłem uzupełniać swoją kolekcję do liczących obecnie około 47 pocztówek. Właśnie w jaki sposób zdobywa Pan pocztówki? No w tej chwili głównie w internecie. W internecie okazują się ogłoszenia płatne, no, może na drodze wymiany, może odpłatnie najczęściej innej formy, no poprzez znajomych. Ludzie wiedzą, że zbieram pocztówki, czasem ktoś oferuje. A co można wyczytać z nich na temat dawnego wyglądu miasta? Może jeszcze o tych pocztówkach, może zobaczycie, jak to wygląda. Gdzie to moje? Tu. O, w tej chwili to ja tak to prowadzę, ale troszkę zmienię. Tutaj mam opis pocztówki. Jest cała pocztówka, tutaj jest opis. Na przykład tutaj Gris aus Lubaczów. To są jedne z pierwszych pocztówek z 90 roku. Są opisane po niemiecku Gris, pozdrowienia z Lubaczowa. No, pozdrowienie z Lubaczowa i to jest rok. O, i tutaj patrzymy sobie na ten, to był rok 900 chyba, dokładnie, to był pożar, on właśnie, prawda? Datowana 4 maja 900 rok. W 1899 roku był olbrzymi pożar Lubaczowa, tu właśnie na tej pocztówce widać spalony Lubaczów. Drugi taki pożar był, to jest inna strona rynku spalona, to jest 900 lata, Krausztu, pozdrowienia z Lubaczowa, trzy widoki. Tu jest ciekawa rzecz, mianowicie, jak pani tu widzi, na dziedzińcu kościelnym stoi olbrzymia dzwonnica. Dzwonnica, której w tej chwili już nie ma, została rozebrana, była. I to zasługą pocztówki jest to, że zostało to upamiętnione. Koszary. Też koszary. Bardzo ciekawe są korespondencje, można to tłumaczyć. Tu jest 904 rok.
Szpital Lubaczowski i... bo miałem gdzieś tu... O! Jest napisany Szpital Powszechny Cesarza Franciszka Józefa I, 904 rok. Przed szpitalem stoi figura Matki Boskiej. Ona już była postawiona równocześnie ze szpitalem, czyli 1896 roku i stoi do dzisiaj. W tym samym miejscu ta sama figura. Bardzo długo. Ale jak się zmienił? To jest ten obecny administracyjny budynek z nadbudówką tam piętrową. To jest późniejszy troszkę od szpital. Rynek. Najczęściej obiekty fotografowane i umieszczone na pocztówkach z Lubaczowie to był Sąd Grodzki, na Mickiewicza obecny był rynek, apteka niekiedy i koszary wojskowe, kościół. To są zbiorowe takie. No to jest zamek nazwany. To chyba dwór był, pałac, można powiedzieć, hrabiego Głomuchowskiego. Na naszym wzgórzu zamkowym, wzgórze to jeszcze się od czasów Kazimierza, króla Kazimierza Wielkiego, miał różne koleje, już to wzgórza są obecnie ciekawe wykopaliska, natomiast na tym został taki drewniany, murowany dwór hrabiego Głuchowskiego. Dwór zniszczony, tam został jakiś tylko fragment tego dworu, troszkę piwnicy, a tak wyglądał przed 14, wydana przed rokiem 14, około 1908 pocztówka. Tak wyglądał ten dwór. To jest ratusz nasz. Tak wyglądał nasz park, ratusz, szkoła ludowa. Nie było drzew, drzewa były posadzone dopiero w 1939 roku przez Rosjan i troszkę tak. Natomiast było tylko tu jest studnia i wokół tej studni było troszkę drzew. Zresztą był wolny plac, na który podjeżdżały furmanki i odbywał się handel. Tak, 14. Cerkiew. Nie wiem dlaczego nazwana Wołoska, tu ktoś zresztą przekreślił na tym. Wołoski, no. Byli hodowcy bydła tu, a w Koryńcu, na Wrzynie, ale nie u nas. Tak, ratusz, szkoła ludowa. To są zmiany takie. I tu są kolorowane chromolitograficzne pocztówki. Rynek. Jeszcze jeden taki. Rynek z tej strony. I rynek kolorowany. Taki Żyd, tu jest ulica Burznicza prowadząca, tak się nazywa do dzisiaj, tędy mała uliczka prowadziła do synagogi. Sąd Grodzki. Sąd. To jest ciekawe miejsce. 16 rok. Tutaj widzicie synagoga. Synagoga została spalona przez Niemców 13 września 1939 roku, jak weszli. Tak wyglądała. Takie renesansowe zwieńczenie miała, jak w Krasiczynie prawie. Bardzo ładna. Wybudowana w 1900 roku. Z tyłu za nią była drewniana synagoga. Ale obydwie zostały likwidowane przez Niemców. To jest tak zwana tu mykwa, czyli łaźnia rytualna, w której Żydzi są chodzili na cotygodniowe obrzędowe kąpiele.
Słucham. Chciałem się wiedzieć coś tam o ludziach jeszcze, o społeczeństwie. W lubaczowskich rocznikach znalazłam obszerny spis kart pocztowych Lubaczowa 1899-1939. Tak. Większość z nich należy do pana zbiorów. Co jest w tym zbiorze najcenniejsze? Najcenniejsze wydawały mi się te pierwsze 1900. One są cenne. Pierwsze pocztówki 1900 roku, 899-900. Mam takie dwie, trzy pocztówki. Natomiast niedawno dowiedziałem się, że pozyskałem pocztówkę, tak zwaną pocztówkę zastępczą. A tutaj jest wywiad z panem na ten temat, z panem Łazarem. Pocztówka zastępcza. Pocztówka zastępcza. Rzecz dosyć nowa, już pan pokazuje. Proszę. Jest Lubaczów, pozdrowienia z Lubaczowa, z tyłu pieczątka z Nowej Grobli. To tu, tak, to trzeba to fotografować. Korespondencja pani nauczycielki do swojej koleżanki w języku polskim 900 roku. Co to są pocztówki zastępcze? Pocztówki zastępcze ukazywały się bardzo na samym początku, to znaczy 900 rok, przed 900 rokiem. Niektóre zakłady galicyjskie, Trzebinia, inne chciały się reklamować, nie miały własnego wydawnictwa, własnych nakładców i pocztówek. Robiły te reklamy na starych pocztówkach dostępnych monarchii austro-węgierskiej. Podobna sytuacja była u nas. Lubaczów nie miał nakładcy jeszcze w 900 roku. Nie było produkcji miejscowej, lokalnej lub zamawianej przez miejscowych nakładców poza Lubaczowem i używano na druku pozdrowienia z Lubaczowa na jakimś widoczku miasteczka alpejskiego, austriackiego. Stąd to są dosyć unikalne rzeczy. Są jedne z pierwszych pocztówek. To się nazywa pocztówki zastępcze. To taki nadruk Lubaczowa. Treść nasza to Urząd Pocztowy w Nowej Grobli. Nie wiedzieliśmy, że był nawet taki. No i myślę, że to jest taki okres najbardziej wartościowy. W jednodniówkach Gazety Lubaczów ma pan stałą rubrykę Lubaczowski Kalejdoskop, w którym opisane są ulice naszego miasta kilkadziesiąt lat temu. Skąd to zainteresowanie historią Lubaczowa? Ja wiem, no może to rodzinne. Mój ojciec był zbieraczem, był historykiem, amatorem. Myśmy razem to jeszcze z ojcem zbierali. Kolekcjonowali pierwsze rzeczy, a potem ciążyłem do muzeum, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu, miłośnikiem ziemi lubaczowskiej jako zastępca i tam takie publikacje, rzeczywiście kilka artykułów tutaj na temat mi się udało napisać. Tutaj na przykład jest ulica Kazimierza Wielkiego. Bardzo ciekawa uliczka, która przed wojną ciągnęła się tak jak teraz, mniej więcej tutaj od tego sklepu w dół schodziła wzdłuż szkoły muzycznej, szkoły, zaplecza szkoły podstawowej, dawnej, obecnie biblioteki pedagogicznej. Obok tych bloków schodziła aż do ulicy Świerczewskiego, czyli obecnie ulicy kardynała Wyszyńskiego. Ten teren był i tu miejsce na przykład tej szkoły, poza tym terenem i tu jest Urząd Miasta. Z tej starej uliczki został tylko ten budynek i Urząd Miasta, taki portal Urząd Miasta. Tak jest napisane tutaj, na tym możecie popatrzeć. Poza tym reszta wszystko jest nowe. Tu gdzie bank po tej stronie, gdzie KRUS. Tu się znajdowały tereny żydowskie. To była zabudowa drobnych
No nie kamieniczek, budynków parterowych, drewnianych, murowanych. Cały ten teren był zabudowany i zamieszkały przez ludność wyznania mojżeszowego. Uliczki były takie jak Piekarska, za szkołą, Zbożowa, Krawiecka, Berka Jeselewicza, Plebańska. To wszystko było boczne od Kazimierza Wielkiego. Taką mapkę tutaj mam z 24 roku. Wszystko zniknęło w czasie II wojny światowej. W 1941 roku, 22 czerwca, kiedy Niemcy uderzyli na Polskę, już w tej chwili byliśmy tutaj pod, byliśmy jako zachodnia Ukraina, a oddziały niemieckie atakowały w stronę Dachnowa, padały strzały, bociski zapalające, to wszystko zniknęło. Cała dzielnica żydowska spaliła się. Po wojnie, pamiętam, odgrozowywano to, oczyszczano, stawiano nowe uliczki, nowe budynki w tym miejscu. Jak wyglądało to społeczeństwo żydowskie? Bardzo ciekawie, bo przed wojną to tutaj było około 6 tysięcy mieszkańców z Lubaczowa i tak można ogólnie powiedzieć po 1/3. Polacy, 1/3 Ukraińcy, 1/3 Żydzi. Ukraińcy lokowali się od stacji, od torów kolejowych do szpitala i na ulicy Świeczyskiego, Szaszkiewicza to się nazywało, ukraińskie, bo tam ich... Żydzi zajmowali rynek centrum, Polacy na ulicy Kościuszki, mniej więcej. To zostało zniszczone. Jak wyglądali charakterystycznie dla Lubaczowa i innych małych miasteczek galicyjskich był widok wyznawców religii mojżeszowej dążącej do swej świątyni. Na głowie mieli czarne kapelusze lub okrągłe czapeczki jarmułki. Starsi prezentowali długie patriarchalne brody, ubrani w białe koszule, czarne kamizelki, hałaty rodzaj cienkiego płaszcza oraz czarne błyszczące spodnie i czarne beszty, w cudzysłowie. Tragedia Żydów zaczęła się w momencie wkroczenia na te tereny Niemców 22 czerwca 1941, zapalające i pociski spowodowały pożar tej zupełnie dzielnicy. Dramaturgiem tych wydarzeń zapamiętał i zapisał ich wnikliwy świadek, pan Marian Kopf z ulicy Kościuszki. I w cudzysłowie tu cytuję: istne piekło rozpętało się nad miastem. Niektóre pociski przelatywały nad naszym domem, aż widać było smugi po nich. Artyleria stale zmieniała miejsce ostrzału. Od strony rynku widać było nad miastem kłęby czarnego, gryzącego dymu, a spopielałe papiery fruwały bardzo wysoko i opadały wszędzie, również na nasze podwórze. Tak paliła się żydowska dzielnica za szkołą i magistratem w rynku. W dzielnicy żydowskiej, poczynając od cerkwi i ulicy Szeszkiewicza, Muńskiej, kończąc na Konopińskiej, spaliły się wszystkie żydowskie domy. Rocznik Lubaczowski, 9. Oni mieszkali w ten czas, pan mieszkał, a ten dom został wyremontowany i sprzedany naprzeciw pomnika. Tutaj taki teraz sklep jest Pesco, taki z dwoma filarami. To był im tam mieszkał. Ja on widział to wszystkie. Ostateczny los lubaczowskich Żydów dopełnił się 8 stycznia w 1943 roku, w dniu likwidacji lubaczowskiego getta. To jest zupełnie inna historia. Też to pisałem, bo wspominałem na ulicy Piłsudskiego, bo to getto mnie gdzieś opisałem, tak. A tu jest ulica nasza, tak. Jeszcze właśnie Kazimierza Wielkiego. Boże, jak pracowali mieszkańcy dawnego Lubaczowa, jaka była młodzież? Może wie pan, jak to wcześniej wyglądało? Trudno mi powiedzieć. Na pewno już za moich czasów, to co ja wiem z własnego doświadczenia, w latach 50. przed, w czasach szkolnych, w waszym wieku, to młodzież, no, oczywiście nie było tych rzeczy, które by pochłaniały młodzież obecnie. Nie było internetu, nie było telewizji, może innych rzeczy, może muzyka, nie tak bardzo eksponowane. Natomiast był sport, były
wspólne wycieczki takie. Młodzież spotykała się nad rzeką na przykład. Nasza Lubaczówka była głęboka, miejscami można było pływać. Bo z tego popołudnia, w razie całe lato, wszyscy siedzieli nad rzeką, kąpali się. No, tyle było. Pozostała ta nauka i sport. Żadnych prywatek potańcówek, wieczorków, no, tego nie widziało się tak bardzo, jak teraz, tak często. Na początku przedstawił Pan nam, jak wyglądał szpital, którym Pan kierował. I wiem też właśnie dzięki Panu, że prowadził Pan kronikę. Co możemy się dowiedzieć z tej kroniki szpitala, bo taką kronikę prowadzi chyba tylko Pan. Właściwie to tak jak ja zaznaczyłem, to wszystko odnosi się do oddziału dziecięcego. A tą kronikę doprowadziłem do czasów bieżących. No dużo rzeczy tam jest, tak? Skład kadrowy, personalny, lekarzy, pielęgniarek. Może sposób nawet leczenia, ilość dzieci, statystyka cała, wskaźniki śmiertelności. No, w tej kronice narysowałem, wypisałem i wyliczyłem wskaźnik śmiertelności, który obniżał się niemowląt, bo to się liczy jako wskaźnik taki ogólnopolski, ogólnoświatowy, który obniżał się stosunkowo z bardzo wysokiego, z powojennych czasów, przecież jak mówię, ten lekarz nie pouczył, to co mówiłem, to musiał być wysoki. Ale w latach 60. już od połowy, od 70. roku już był na plus dla województwa i dla ogólnopolskiego wskaźnika umieralności. Także zrobiliśmy postęp. No, dużo rzeczy na to się przyczyniło, i kadra lekarska, i ogólny wzrost świadomości społeczeństwa, i pewne leki, no. Także udało się opanować niektóre choroby zakaźne, właściwie wszystkie też, dzięki szczepieniom i antybiotykom. I ten wskaźnik obniżył się znacznie. To jest duży sukces naszego tutaj domu pediatrycznego. Nie tylko mojego, ale i kolegów, którzy wyszkolili się tutaj na bazie szpitala i pracowali w terenie. Co z dawnego Lubaczowa warto ocalić od zapomnienia? O czym moje pokolenie... No niestety mamy mało pamiątek. Mamy mało starych rzeczy w porównaniu z innymi miasteczkami. Lubaczów był miasteczkiem biednym, nawet raz był powiatem, raz nie był powiatem. I w porównaniu z Jarosławiem czy z innymi to tutaj nie budowało się dużo. No cóż by można powiedzieć, przede wszystkim zamek tak zwany. To nie był zamek, wzgórze zamkowe, które zostało, na pewno zawiera pewne tajemnice. A już część z nich ukazała się podczas dokonywanych badań archeologicznych w roku ubiegłym i poprzednim, czyli 13 i 14, gdzie stwierdzono u podnóża zamku bardzo ciekawe, znaleziono bardzo ciekawe eksponaty, świadczące o osiedlaniu się tu pierwszych Słowian i budowie później miasta, ulicy 23 Maja, które łączyło to miasto z zamkiem. A pierwsze wzmianki o Lubaczowie w 1213 roku, czyli jest to miasto bardzo słabe, stare. To właściwie nie o Lubaczowie, tylko o zamku lubaczowskim była podpisana pewna umowa polityczna. Także tu trzeba zwrócić uwagę na ten przygródek, na wykopaliska związane z dawnym zamkiem kazimierzowskim. Cóż więcej, kościół jest 1900, cerkiew nieco wcześniejsza, to już są zabytki też. Są taka rogatka odnowiona na ulicy
3 maja nad rzeką. A to zdawałoby się, że to była rogatka, bo to pobierano my. To być może w tym miejscu była, ale ten budyneczek jest 1925 roku, także z okresu 25-lecia międzywojennego, ale to już się liczy jako zabytek. O czym? Dworzec kolejowy 1880, to jest rok 6 chyba. O czym moje pokolenie powinno wiedzieć, by móc przekazać to swoim dzieciom? Trudno powiedzieć. I myślę, że całość trzeba by myśleć o jakimś takim pozytywnym odczuciu o tym miasteczku, tak jak ja myślę przez całe życie, mieszkając tutaj. I wszystko, co z tym związane, powinno być dla nas takim rzeczą godną do wymienienia. No, chciałbym na przykład, żeby tu rozwijała się turystyka, ścieżki rowerowe, coś już częściowo realizuje, żeby powstał basen, żeby jakiś szereg innych rzeczy, być może związanych głównie z turystyką, ponieważ przemysł nie jest tu przewidziany i nie byłby dobrze widziany, według mnie szkoda by było Roztocza i tych okolic. W 2012 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej dzięki wystawie kart pocztowych Lubaczowianie mogli cofnąć się w czasie do początków XX wieku i zobaczyć, jak kiedyś wyglądało nasze miasto. Nie myślał Pan o tym, aby po 3 latach od wystawy zorganizować podobne wydarzenie? No, może udałoby mi się skompletować znowu to jeszcze więcej pocztówek. Na pewno można by było zorganizować, może w Domu Kultury. Połączone z wykładem, może ludzie chcieliby oglądać, może w muzeum. Jestem w kontakcie z dyrekcją muzeum, gdyby tylko wyraziła życzenia, jestem do dyspozycji. Dziękuję Panu bardzo za wywiad. Jestem pod wielkim wrażeniem kart pocztowych, kolekcji kart pocztowych, jaką Pan posiada. I ze swojej strony chciałam życzyć Panu dużo zdrowia i zdobywania właśnie więcej nowych tych kart i takich właśnie... Coraz trudniej. Dziękuję.